dobry. Dzień dobry, śpioszku. No dobra, bez nerwów. Skakujemka. Hello. Multiplying,
been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Uh-huh. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Hey. Taking just don't be and live my life. Don't take it personal. We just building. It's my season. Lay foundation. Make a name for generations, please, and make a and take a break or a little vacation and chase and blues away. Co ty to nagrywasz? No nagrywam teraz, no. Ale tam, no a teraz to losuję ja? Nie, czy ja. Ty jeszcze? Aha. No ciężko będzie wylosować, ci coś powiem. No. Ale, no nie, nie widzisz, no rzeczywiście. Trafię. No właśnie, nawet nie widziałaś, gdzie trafisz. No, czyli tam jest jakaś mała dziurka i trafię, tak, a właśnie. Wylosowała. No akurat ta ci się wylosowała, no popatrz. Znaczy teraz ty. Ale fajne masz. No. A mi się ta też bardzo podoba. No, zawinięte to ja znalazłam. No to ma taki szpic, że normalnie kujasz, nie? No, kuję. Teraz ty. Nie podglądaj! Dobra. Zapomniałaś tę grę? Całego kokosa, nie? Całego kokosa, no, muszę. No, nawet mi się nie zmieściło wszystko. Właśnie, nawet wszystkie się nie zmieściły. O, ta duża też jest fajna. Pokaż ją jeszcze raz, bo tak szybko. Jest taka wielka, jak cała dłoń. Tylko jeszcze tutaj jest łamana, nie? Gdyby nie była łamana, to była dopiero wielka. No. Jeszcze Haniu, znalazłyśmy większą nawet niż tamtą? Tak. Tak. Była chyba gdzieś taka powinna być. Ale była w częściach. A. A mogę wysypać tak trochę, żeby pokazać? Może wysypać wszystkie. Mogę przy to wysyp ty. Wysyp. Jeszcze nie są wszystkie. No wszystkie? Myślałem, że ten. Reszta jest w piasku, więc piaska nie będę wyciągać. No dobra, to resztę nie wyciągaj. Tak, zobaczymy, jakie to są, nie? Ale dużo tu jest muszelek, co nie? Na plaży. Dużo. Dużo, ja chyba wszystkie wypełnię. Jeszcze mam taką otwieraną. Myślę, że to trzymam. Ciemno jest, ale... No pokażę tutaj tak do... Że mam taką. I tam perła była w środku, nie? No. No żeśmy sprzedali tutaj temu Masajowi, nie? No. O, patrz, to wygląda jak motylek jakiś. No? Ale wygląda fajnie jak motylek. Albo kokardka jakaś. No, mam. Ja wszystkie wyzbierałam. O, popatrz, jeszcze ja mam taką różową. Jeszcze taką. Jeszcze taką. A te są takie ciemne, nie? A patrz, też taki motylek, tylko ciemny. No, ciemny. Ja ten też znalazłam. Jest taki jeszcze motylek ciemny. Te takie motylki? Tak? Co to za skarpetasy? Kurde, no bo tak mnie cię przysmuje, że tak. No, gęsia skórka z opalenia. To jest taka, o. No, ta też jest fajna. Tato miał taką podobną w akwarium. No, takie podobne miałem w akwarium, takie ślimaki. Takie podobne. No, a wiesz jak się to... No, wiesz jak one się mnożyły? Normalnie tato wrzucił 5 do akwarium, 5 sztuk, a na za tydzień miał 500 sztuk normalnie. Jak możesz mi otworzyć? Może będzie perła. Perła? Mała. No zamknięta, no. Ale jak my ją teraz otworzymy? No, otwórz ją. Nie mam klucza. Jeszcze to masz do otworzenia. No.
Dobra, to muszę przestać nagrywać, żeby potrzebuję dwie ręce, żeby to otworzyć. Przestań, może jak tata wyciągnie, to pokażemy. No.